Według słów Mirosława Kuleby, Jan Muszyński to koneser sztuk pięknych, pięknych kobiet i rozmów, kolekcjoner artystów, których wpinał niczym brylantowe spinki do swojego krawata. Sam też był artystą, mistrzem wielkiej sztuki transsubstancjacji, polegającej na zamianie wszelkiej materii życia w sztukę. Zaanektowany w młodzieńczym wieku przez Klema Felchnerowskiego, wnet ujawnił swój liryczny potencjał mecenasa lokalnej artystycznej bohemy. Sam wyzwolony od twórczych ambicji i nienasyceń, a dzięki temu wolny od megalomanii i zawiści, nieodmiennie przywiązanych do aktu twórczego, wspierał swoich protegowanych, których wyszukiwał w zakamarkach zielonogórskich, ale nie tylko pracowni. Stworzył w muzeum 11 galerii autorskich. Wyciągnął zza aptecznej lady Czesława Łuniewicza, kupował ostrą abstrakcję Mariana Szpakowskiego, awangardowe prace Gieragi, Berdyszaka, artystyczny złom Kruczka. Kto wie, ile głośnych dzisiaj nazwisk przetrwałoby czasy całkowitego braku rynku sztuki, gdyby Muszyński przez całe lata nie zapełniał obrazami miejscowych artystów muzealnych magazynów. Moi dziadkowie i moi rodzice urodzili się na pograniczu. Kreisbombs. Mój dziadek brał udział w trzech wojnach. Francuskiej, duńskiej i pruskiej z Austriakami. Nie było tam atmosfery jakiejś z tego powodu dumy, że dziadek był takim wojownikiem, ale była taka atmosfera z tego powodu, że mój ojciec znowu z kolei brał udział w czynie zbrojnym Powstania Wielkopolskiego. A potem z tego pogranicza moi rodzice pojechali do Gniezna. W Gnieźnie się ja urodziłem i równocześnie urodziły się moje dwie siostry. W ten sposób była nas cała trójka i z tego, że Gniezna po 39 roku, czy w 39 roku zostaliśmy wysiedleni do Pstrzkowa Trybunalskiego. Jan Muszyński przyszedł na świat w Gnieźnie 29 kwietnia 1932 roku przy ulicy Słonecznej. Ze względu na bliskie sąsiedztwo cmentarza, pierwszym zawodowym marzeniem Janka było zostać karawaniarzem. Los jednak zaplanował dla niego zupełnie inne zadanie. Zamiast odprowadzania umarłych na drugą stronę, miał zająć się dawaniem nowego życia. Przez lata swojej pracy wskrzesił z ruin kilkaset obiektów historycznych ziemi lubuskiej. Był też aktywnym uczestnikiem budowanych od podstaw zielonogórskiej nauki i muzealnictwa. Wyjazdy do Iwna i do Sannik pozostały w mojej pamięci jako najwspanialsze przygody dziecięce. Mój ojciec wiózł mnie na siodełku, a siostrę z tyłu, a moja mama, najmłodszą siostrę, w koszyczku zawieszonym na kierownicy. To były najpiękniejsze, najradośniejsze nasze wycieczki właśnie związane z odwiedzinami moich dziadków, abyśmy jako dzieci z tymi dziadkami się mogli spotkać, nacieszyć się z nimi, naradować i tak to było. Sielskie dzieciństwo zostało przerwane przez wybuch II wojny światowej. Ojciec Stanisław
był na liście groźnych wrogów III Rzeszy. Aresztowany cudem uniknął egzekucji. Matka Agnieszka z trójką drobnych dzieci dostała 15 minut na przygotowanie się do wyjazdu. Zostali deportowani do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w skrajnej biedzie przeżyli wojnę w domu na peryferiach miasta. W Piotrkowie Trybunalskim powstało pierwsze na ziemiach polskich getto. Był to obszar odrutowany, nie wolno było tam wejść, ale równocześnie był to obszar dla mnie wtedy, no przykro mi o tym mówić, ale niezwykle atrakcyjny. Z tego powodu, że my jako dzieciaki, na których nie było właściwie żadnych ograniczeń w sensie drutów, płotów i zakazów, chodziliśmy do tego getta z cebulą, z kapustą, z marchwią, jednym słowem z warzywami. Ja pamiętam, jak taki wspaniały mężczyzna, Żyd, powiedział do mnie coś mniej więcej w ten sposób. Jak ty byś był taki bogaty, jak ty jesteś biedny, to ty byś był milionerem. Po co mi twoje pieniądze? Nie są mi potrzebne. Ty przynieś warzywa, marchew, cebulę, czosnek. To ja to wszystko, co tu mam w tym sklepie, to mogę tobie dać. I w ten sposób ja po dzień dzisiejszy mam album, który ma 70 lat. Całej fauny świata, którą właśnie skompletowałem z tych małych żydowskich sklepików. Żydzi do 1942 roku zostali wymordowani. 25 tysięcy Żydów zostało wywiezionych z tego getta. To getto przestało istnieć. Jest to dramatyczne wspomnienie, ale równocześnie muszę powiedzieć, że jest coś niesamowitego, bo to moją młodość w Piotrkowie Trybunalskim wspominam razem z tym handlem, razem z tym dramatem żydowskim, wspominam jakie coś, co mi pozostało na całe życie. Po wojnie Jan Muszyński powrócił do Gniezna, gdzie rozpoczął naukę w pierwszej klasie gimnazjum. Udzielał się też w harcerstwie. Jednak kiedy w 1949 roku został narzucony tej organizacji socjalistyczny model i zaczęły się prześladowania jego przeciwników, postanowił wraz z kolegami Jerzym Krzemieniewskim i Januszem Krzysztofiakiem ewakuować się za granicę. Ich celem była Anglia. Niestety, mimo dotarcia do Austrii, zostali z niej cofnięci z powrotem do kraju. Tutaj ich aresztowano i osadzono we wrocławskim więzieniu. W maju 1950 roku Muszyński został prawomocnie skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. Więzienie i brutalne przesłuchania, charakterystyczne dla czasu stalinowskiego terroru, pozostawiły trwały ślad nie tylko w psychice Janka, ale też na jego ciele. Ich efektem była konieczność noszenia metalowego gorsetu odciążającego kręgosłup, a później także bolesne operacje ratujące przed wózkiem inwalidzkim. Przeprowadzone zostały w szpitalu w Kamiennej Górze. Z pobytu tam zachowała się książeczka z rysowanymi przez Muszyńskiego zwierzętami. Rysunki, które powstały z myślą o córce Lidii Ewie, z powodu deficytu papieru tworzył na plastrach szpitalnych.
Po wyjściu na wolność Jan Muszyński nie miał co marzyć o nauce w ogólniaku. Jednak dzięki pomocy profesora Chorodyskiego został uczniem technikum gastronomicznego, a następnie handlowego w Gnieźnie. Tam doszedł do matury, co otworzyło mu drogę na wyższą uczelnię. W 1952 roku rozpoczął studia z historii sztuki na ówczesnym Uniwersytecie Poznańskim. Mało brakowało, że studiów by nie skończył. Ze względu na więzienną przeszłość i niechęć współpracy z aparatem bezpieczeństwa został relegowany z uczelni. W powrocie pomógł dopiero daleki krewny ojca Janka, będący w tamtym czasie wysoko postawionym funkcjonariuszem władzy. Podczas studiów Muszyński, aby uciec przed koniecznością udziału we wszechobecnych zebraniach, wiecach i masówkach, postanowił skupić się na innego rodzaju pracy społecznej. Tak stał się współtwórcą studenckich występów artystycznych dla mieszkańców wsi oraz członkiem studenckiego kabaretu Żółtodziób. Mój egzamin magisterski wypadł pod koniec czerwca, właściwie tak dokładnie na 30 czerwca. W związku z tym moim obowiązkiem było być w Poznaniu. I nie ze względów jakichś tam wyjątkowo politycznych. Braliśmy udział razem z moim przyjacielem Stanisławem Kowalskim w tych wszystkich wydarzeniach poznańskich. Akurat tak się złożyło, że pod Komitetem Wojewódzkim wyszedł do zgromadzonych Wincenty Kraśko, sekretarz Komitetu Wojewódzkiego, i chciał przemówić do tych ludzi, ale niestety nie dało rady, bo były różnego typu okrzyki, chleba i tak dalej. Precz z partią, już z góry zaczęły lecieć segregatory i tak dalej. W każdym razie było to wydarzenie dla nas wtedy, dla Staszka Kowalskiego i dla mnie, nie tyle o charakterze jakimś politycznym, głębokim, pełnym przemian, ile było niezwykle atrakcyjnym, że wreszcie partia przestała trzymać nas za mordę. Byliśmy na ulicy Młyńskiej, byliśmy na ulicy Kocharowskiego, tam gdzie zastrzelono tego Romka Szczałkowskiego. Widzieliśmy właściwie przemarsze tych robotników zdesperowanych, krzyczących chleba, pracy, wolności, czołgi, milicję. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. Przez długi czas próbowano uniknąć rozlewu krwi. Prowokatorzy o to nie dbali. Wszędzie ślady kul. I ten poznański czerwiec właściwie to został ze mną zawleczony także do Zielonej Góry. Z tym, że Zielona Góra była tak odcięta od jakiejkolwiek informacji, że właściwie to ja im opowiadałem, co się w tym Poznaniu dzieje. Otóż ja miałem w tym czasie egzamin magisterski i kiedy na czwartym piętrze zdawałem ten egzamin, to nagle, nie chce mi się wręcz wierzyć, gdybym tego nie przeżył osobiście, w wyniku postrzału kula przebiła dwie szyby i utknęła w suficie. I z sufitu posypał się tynk na tych egzaminatorów i na ten mój biedny indeks. I profesor Gwido Chmarzyński, zdenerwowany strasznie, zakończył egzamin i mimo, że miałem bardzo wysoką ocenę, to w konsekwencji z powodu tego cholernego komunistycznego wydarzenia mam w indeksie tylko dostatecznie, a nie bardzo dobrze. W lipcu świeżo upieczony absolwent przyjechał w poszukiwaniu pracy do Zielonej Góry. A
już 1 sierpnia został asystentem konserwatora zabytków w Wydziale Kultury. Na jesieni dołączył do niego przyjaciel z czasu studiów, Stanisław Kowalski. Razem z żoną Janka Bożeną zamieszkali na jednym pokoju opuszczonego Domu Ludowego w Łężycy. Tak zaczęła się zawodowa przygoda Jana, która zawsze znaczyła dla niego bardzo dużo. Twórcze podejście do każdego zadania sprawiało, że była ona dla niego radością, po części zabawą, ale nigdy nie udręczeniem. Wojewódzkim konserwatorem zabytków był Klemens Felknerowski, Klem. Człowiek o niezwykłej wiedzy i erudycji. On właściwie założył Wojewódzki Urząd Konserwatorski przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze. To był malarz, historyk sztuki, konserwator. Nawet na drzwiach miał taką tabliczkę: Klem Felknerowski, artysta, malarz, historyk sztuki. I na końcu sobie dopisał się technik budowlany, bo też był technikiem budowlanym. Był człowiekiem wolnym, demokratycznym i suwerennym. Ale równocześnie powodowało, że ta służba konserwatorska w wyniku tej wolności Klema przeżywała straszliwe, dramatyczne nieraz przygody. Posądzano nas, że ratujemy niemieckie, junkersko-pruskie obiekty zabytkowe, że w ten sposób umacniamy Niemczyznę, bo polityka partii, jak wiemy, chodziło o to, żeby w stosunku do Niemców być zawsze wrogo nastawionym. To legitymizowało w ogóle politykę Gomułki. A tu nagle konserwator mówi, że trzeba ratować taki i taki obiekt, bo on ma wartość europejską. Także posądzano nas o to, że mamy kontakty z klerem, z tego względu, że odbudowywaliśmy kościoły. Mieli nawet pretensje o to, że odbudowujemy kamieniczki zabytkowe, z tego względu, że to był ukłon w stronę niemieckiego mieszczaństwa. Także służba konserwatorska w tym czasie przeżywała trudne dni i jestem pełen szczęścia, że Klem Felknerowski był człowiekiem, który umiał na wszystko znaleźć w jakiś sposób argumentację. A szczególnie to było groźne, gdy Bohdan Drozdowski napisał w Życiu Literackim, że pałac Wallensteina w Żaganiu to jest junkersko-brusko budowla i należy ten obiekt zniszczyć, rozebrać. I przeznaczono 15 milionów na rozbiórkę. I dzięki Bogu i całe szczęście, że tych 15 milionów zabrakło, bo obiekt stoi do dziś i jest dumą dla Żagania. Muszyński bardzo szybko z asystenta konserwatora został jego zastępcą. Stał się także pełnomocnikiem z ramienia konserwatora do akcji usuwania zniszczeń wojennych powołanej na mocy uchwały Prezydium Rządu nr 666. Ze względu na szatańską liczbę, ale też zakres akcji, wyburzanie zniszczonych obiektów, często sakralnych, o szczególnej wartości historycznej dla polskiego dziedzictwa narodowego, Muszyński nazwał ją bestią. Jako pełnomocnik akcji odpowiadał bezpośrednio przed Ministerstwem Kultury, co wcale nie ułatwiało zadania. Stosując jednak różne fortele, udało mu się uratować od wyburzenia m.in. farę w Żarach, kościoły w Głogowie, zabudowę przyrynkową w Bytomiu Odrzańskim czy ratusz w Kożuchowie.
Tak przebiegły pierwsze lata pracy Muszyńskiego, który bardzo szybko, bo już w roku 1958, został mianowany starszym wojewódzkim konserwatorem zabytków. Stanowisko objął po Klemie Felchnerowskim, zwolnionym paradoksalnie za zbyt gorliwe ratowanie zabytkowych obiektów sakralnych. Taki sam los miał spotkać Janka 4 lata później, w roku 1962. Wcześniej jednak udało mu się skutecznie stłumić zapłędy władzy ludowej w kwestii wyburzania kolejnych zabytków. Tym sposobem uratował 79 budowli ze 113 przeznaczonych do rozbiórki. Dzięki staraniom Janka ocalały też m.in. gotycki kościół Farny w Gubinie, odbudowywany dziś wspólnie przez Niemców i Polaków, czy użytkowany nadal barokowy kościół Bernardynów i renesansowy zbór poewangelicki we Wschowie. Oraz klasztor poaugustiański w Żaganiu. Powstała taka lista, nazywaliśmy ją w skrócie listą 113, bo było na niej 113 obiektów przeznaczonych do rozbiórki. Były to przede wszystkim obiekty sakralne, między innymi był przeznaczony do rozbiórki cały kompleks seminarium Paradyżu w Gościkowie. 13-wieczna zabudowa, jeden chyba z najpiękniejszych w sensie europejskim obiektów. Jako konserwator, no po prostu nie mogłem wyrazić zgody na to, żeby te 113 obiektów zostało rozebranych. Zaczęła się dosyć uporczywa i trudna sytuacja konserwatorska, w wyniku czego w 1962 roku zostałem przeniesiony do Lubuskiego Towarzystwa Kultury i tam powierzono mi stanowisko organizatora ośrodka badawczo-naukowego, z którego za 2 lata powstało Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Punktem wyjścia do powstania takiego towarzystwa było odwiedzenie wszystkich tego typu towarzystw prawie w Polsce, ale w konsekwencji wzorem stało się Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które także działało w trudnym okresie, a kiedy przyszła wolność, to się okazało, że można od razu powołać uniwersytet. A Józef Cyrankiewicz powiedział, że Zielona Góra jest białą plamą na kulturalnej mapie Polski. Wobec tego działacze polityczni, wobec tego zaangażowani politycznie społecznicy zaczęli wymyślać, jaki sposób by tę białą plamę wykolorować, żeby nie miał szans Cyrankiewicz po raz drugi użyć takiego sformułowania. I na tej bazie właśnie powstało Lubuskie Towarzystwo Kultury i potem na tej bazie powstało Lubuskie Towarzystwo Naukowe, którego zostałem sekretarzem. W Zielonej Górze liczono się już wtedy z możliwością powstania wyższych uczelni. Chodziło więc o kształcenie własnej kadry naukowej. Czemu miało służyć towarzystwo? W krótkim czasie powstało 9 sekcji kierowanych przez specjalistów z różnych dziedzin wiedzy, prowadzących wykłady i seminaria doktorskie. Jan pozyskał do tego celu uczonych z najważniejszych polskich ośrodków akademickich Poznania, Wrocławia, Krakowa i Warszawy. Podsumowując, 10-lecie pracy Janka w LTN, Henryka Doboszowa napisała o nim:
Jan Muszyński wykreował lubuską naukę. Właśnie tak, nie zorganizował i nie stworzył, lecz wykreował. Był jednym z tych, którzy potrafili wyobrazić sobie jej prężny rozwój wówczas, gdy w województwie pojawiały się dopiero pierwsze jaskółki badań, przyczynki naukowe, zapowiedź autentycznych naukowych ambicji i możliwości. I trudno odmówić tym słowom racji. To właśnie na podbudowie kadry wykształconej w LTN-ie powstała w 1971 roku Wyższa Szkoła Nauczycielska, przekształcona 2 lata później w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, a w roku 2001 z połączenia z Politechniką Zielonogórską w Uniwersytet Zielonogórski. W roku 1976 Janek został powołany na członka Rady Społecznej WSP. Natomiast drugim rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w roku 1975 został profesor Jan Wąsicki, dotychczasowy prezes LTN. Dotychczasowy sekretarz naukowy, dr Jan Muszyński, działający w naszym towarzystwie od początku jego istnienia, przeszedł do pracy w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Chyba nie miejsce wśród nas, by charakteryzować jego pracę w LTN. Zyskał sobie wielu przyjaciół, jak każdy, kto godność osobistą i charakter ceni wyżej, aniżeli koniunkturalne układy. Tak w 1977 roku, podczas 4. walnego zjazdu LTN, mówił o Janku profesor Wąsicki. Wcześniej proponował on Muszyńskiemu pracę na pełen etat w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Jan odmówił jednak, ponieważ praca w muzeum dawała możliwość funkcjonowania na w pełni samodzielnym stanowisku, w przeciwieństwie do uczelni, w której na każdym kroku można było spotkać agentów SB. Uważam, że reorganizacja i niebywały rozwój zielonogórskiego muzealnictwa jest wyłącznym dziełem Jana Muszyńskiego. Bez odważnych decyzji podejmowanych na początku dyrektorowania niemożliwe byłyby późniejsze sukcesy, realizowane już przy udziale początkowych oponentów. Akceptacja nowego szefa narastała stopniowo. Kiedy wzrosły bardzo uprzednio zaniżone płace, gdy się przekonano, że na zewnątrz dyrektor zawsze broni swoich pracowników. Te słowa Stanisława Kowalskiego, spisane z okazji 40-lecia pracy zawodowej Jana Muszyńskiego, oddają jego stosunek do kolejnego wyzwania. Efektem przeprowadzonej reorganizacji było utworzenie przez Jana autonomicznych muzeów z dotychczasowych oddziałów Muzeum Ziemi Lubuskiej. Tak powstały dzisiejsze Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Muzeum Etnograficzne w Ochli, czy Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie. W tym samym czasie Muszyński realizował już własną wizję Muzeum Sztuki. Uznał, że obok winiarstwa wizytówką Muzeum Ziemi Lubuskiej będzie sztuka współczesna. Tak powstało kilkanaście galerii autorskich, m.in. Jana Berdyszaka, Józefa Marka, Mariana Kruczka, Józefa Burlewicza, Andrzeja Gieragi,
Józefa Cyganka czy Andrzeja Skoczylasa. Jan Muszyński nie tylko sprowadził ich pracę do Zielonej Góry, ale nawiązał z nimi długoletnie przyjaźnie. Dzięki temu współtworzyli oni krajobraz artystyczny tego miasta, przebywając w nim, tworząc i pozostawiając swoje dzieła. Muszyńskiego nie opuszczało nigdy poczucie humoru. Dowodem tego może być stworzona przez niego ubikacja, którą niezorientowani traktowali jako jedną z ekspozycji muzealnych. Prowadziło to do długich kolejek przed tym pomieszczeniem, ponieważ kto raz do niego wszedł, znikał na długi czas, podziwiając tę autorską galerię Janka. Jestem bardzo zadowolony z polityki kustoszy, którzy zgromadzili doskonały zestaw współczesnej sztuki polskiej. Na tyle doskonały, że kiedy była wystawa w Indiach sztuki polskiej współczesnej, to nasze muzeum posiadało tak bogate zbiory, że nas właśnie wytypowano i od nas pojechał kustosz prezentować sztukę polską właśnie w Indiach. Trzeba przyznać, że związaliśmy się z całym szeregiem doskonałych artystów i to dało takie spektakularne, pozytywne efekty. Janek przepracował w muzeum ponad 20 lat. Wraz z końcem 1997 roku przeszedł na emeryturę. Potem pracował jeszcze w nim wpierw na pół, a potem na 1/4 etatu, aż do roku 2003, kiedy to ostatecznie rozstał się z muzeum. Był to symboliczny koniec pewnej epoki zielonogórskiego muzealnictwa. W 1956 roku przyjechaliśmy do Zielonej Góry. Boże ty mój, nie mieliśmy gdzie mieszkać. Nie mieliśmy żadnych pretensji do nikogo. Zamieszkaliśmy w takim domu ludowym w Łężycy. To było 9 km od Zielonej Góry. Pieszo chodziliśmy do pracy. Po czasie, kiedy już żeśmy się wyprowadzili z tej Łężycy, zamieszkałem na ulicy Fabrycznej w Zielonej Górze w mieszkaniu byłego konserwatora Klema Felchnerowskiego. Po nim odziedziczyłem to mieszkanie. To był pokój z kuchnią, z łazienką, w której zrobiłem sobie ciemnię fotograficzną i z taką wnęką, na której stał tapczan. Ale wkrótce, niebawem zaczęło nam się powodzić. Najpierw był rower, potem motocykl, MZ-ka, potem samochód, limuzyna marki Trabant, wreszcie po czasie pewnym Fiat. W każdym razie żeśmy dosyć dużo zarabiali, bo ministerstwo zlecało nam inwentaryzację na terenach, na których nie wolno było się poruszać bez zezwoleń służby granicznej. Ja pamiętam, że Klemens Felchnerowski dawał mi delegację do Gubina i mówił: jedź tam w jedną stronę, a z powrotem przywiozą cię łazikiem. I tak już było. Zawsze myślę o tym z pewnym takim, nie powiem, że wzruszeniem, ale nawet z pewnym zaciekawieniem, jak to możliwe. Wyjeżdżając w 1956 roku do Zielonej Góry, nie przypuszczałem, że całe moje życie zawodowe właśnie w tym mieście spędzę. I wobec tego poszedłem do gnieźnieńskiej Fary, żeby wykupić sobie grób przy moim ojcu i przy mojej siostrze. No i w rozmowie z księdzem zafundowałem sobie do 2015 roku. No to znaczy, że już niedługo. Moja siostra zadecydowała, ponieważ też zamieszkała w Zielonej Górze, że nie może leżeć tam odosobniony
ojciec z moją siostrą, że trzeba ich ściągnąć do Zielonej Góry, bo moja mama też zamieszkała w Zielonej Górze u mojej siostry. I moja siostra przekonywała mnie, i ja zresztą też byłem przekonany, że nasze miejsce jest tutaj, gdzie są nasze groby. I ponieważ grób mojego ojca i mojej siostry jest w Zielonej Górze i mojej mamy jest w Zielonej Górze, to ja się stałem kustoszem właściwie tych grobów. I jest taki jakiś niesamowity dla mnie paradoks. Grób rodziny Muszyńskich w Gnieźnie i obecnie grób rodziny Muszyńskich w Zielonej Górze. A moja mama prosiła swojego brata, Czesława Kinala, żeby swojego brata, Jana Kinala, szczątki przewieźć do Poznania, bo on nie może leżeć w niemieckiej ziemi. On nie może leżeć wśród ludzi obcych. I nagle się okazało, że cała nasza rodzina z tego pogranicza przeniosła się jak gdyby na pogranicze polsko-niemieckie, a ja z tego pogranicza, tak jak moi rodzice kiedyś wrócili do Gniezna, tak ja z tego mentalnego pogranicza wróciłem z powrotem do Wielkopolski, do Poznania. Jan Muszyński na zawsze wpisał się w historię nie tylko Zielonej Góry, ale całej ziemi lubuskiej. Za swoje zasługi w ratowaniu zabytków został odznaczony w 2006 roku przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP złotym medalem Zasłużony w kulturze Gloria Artis. Miasta, które zawdzięczają mu najwięcej, Zielona Góra, Kożuchów, Krosty Odrzańskie, nadały mu tytuły honorowego obywatela. Nie sposób wymienić wszystkich odznaczeń, dyplomów i tytułów honorowego członka różnych organizacji. Janek zapuścił korzenie, które pozostaną tu na zawsze w postaci uratowanych zabytków, rozwiniętej nauki, muzealnictwa na wysokim poziomie europejskim i grobów bliskich. No i żyję w takim stałym jak gdyby strachu. To nie, że się boję śmierci, bo to bym kłamał. Nie boję się, bo to jest normalny los człowieczy. Tak musi być. Ale boję się, żeby się Bożenka nie zamieniła w warzywo, żebym ja nie dostał jakiegoś takiego udaru i ja się nagle nie położył i żeby tutaj te dwie moje wnuczki i ty i Lila nagle, żebyście się nie znaleźli w sytuacji, gdzie musicie tych starców obsługiwać kosztem waszych planów, waszych problemów, waszych zamierzeń. Bo i tak wiem, żeśmy zburzyli w jakiś sposób to wasze życie rodzinne. O. Dlatego się boję, tego się boję. A tam śmierci, to jest normalna kolej rzeczy.